Tekst manny na 12 czerwca. Lecz jedno, czynie Filipensów rozdział 3, werset 14, w tym przekładzie jest to werset 13. Komentarz parauzyjny. Dostrzegamy oddanie się apostoła tylko jednej sprawie, ale jednoczynie. On nie próbował uczynić kilku rzeczy, gdyby to uczynił, zapewne doznałby niepowodzenia. Apostoł poświęcił swoje życie temu jednemu celowi, do którego został powołany i dla którego porzucił wszystkie inne. Uczynił to też dlatego, że obrany przez niego sposób postępowania, przez całe obecne życie miał przynosić pewne straty, niedostatki, znoje, troski, prześladowania i stałe urągania. Realizując ten jedyny cel, był uwolniony od licznych pokus, by zboczyć i cieszyć się pewnymi dobrymi rzeczami teraźniejszego życia lub podążać za niektórymi z jego zwodniczych złudzeń. Reprint numer 1884 Komentarz epifaniczny Apostoł Paweł jest dla nas przykładem w wyborze jednego celu. Możemy być pewni, że wszelkiego rodzaju atrakcyjne bodźce inne niż ten jedyny, który uczynił celem swojego życia, odwoływały się do jego różnorodnych talentów, by pociągnąć go w kierunku innych obiektów zainteresowania niż ten jedyny. Stanowczość apostoła w odrzucaniu możliwości odwrócenia się w swej działalności od tej jednej rzeczy zasługuje na nasz podziw i naśladownictwo. Nie możemy zajmować się wszystkim. Ponieważ nie osiągniemy mistrzostwa w żadnej dziedzinie. Pamiętając, że toczący się kamień nie obrasta mchem, starajmy się całą naszą energię skierować na osiągnięcie tej jednej rzeczy, uczynienia naszego powołania i wyboru pewnym. Równoległe cytaty według tak zwanego przykładu dosłownego, Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, SNPD, 1 Koryntów rozdział drugi werset drugi. Postanowiłem bowiem niczego nie znać pośród was poza Jezusem Chrystusem. I to tym ukrzyżowanym. Ewangelia Mateusza, rozdział 10 werset 42. A ktokolwiek napoi jednego z tych małych tylko kubkiem zimnej, wody, w imię ucznia, zapewniam was, na pewno nie straci swojej zapłaty. Ewangelia Łukasza, rozdział 9, wersety 51, 61 i 62, gdy dopełniały się dni jego zabrania w górę. On sam skierował swą twarz, by udać się do Jerozolimy. Odezwał się jeszcze inny: Pójdę za tobą, panie. Najpierw jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu. Jezus zaś powiedział do niego, nikt kto przyłożył rękę do pługa a ogląda się wstecz nie jest zdatny do królestwa bożego ewangelia marka rozdział 10 werset 45 bo i syn człowieczy nie przyszedł by mu służono lecz by służyć i oddać swoją duszę na okup za wielu ewangelia jana rozdział 4 wersety od 31 do 38 Tymczasem uczniowie prosili go, rabbi, jedz. On im jednak powiedział, ja mam pokarm do jedzenia, którego wy nie znacie. Uczniowie zaczęli więc mówić do siebie nawzajem, czy ktoś mu przyniósł coś do zjedzenia. Wtedy Jezus im powiedział, Moim pokarmem jest to, aby wypełniać wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła. Czy wy nie mówicie? Jeszcze cztery miesiące, a nadejdzie żniwo. Otóż mówię Wam, podnieście swoje oczy i przyjrzyjcie się polom, że już są białe do żniwa. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon ku życiu wiecznemu, aby siewca cieszył się razem ze żniwiarzem. W tym bowiem prawdziwe staje się przysłowie innym jest ten, który sieje, a innym ten, który żnie. Ja posłałem was rządź to, nad czym wy nie trudziliście się, inni trudzili się, a wy weszliście w ich trud. Dzieje apostolskie, rozdział pierwszy, werset czternasty. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie z kobietami i Marią, matką Jezusa oraz z jego braćmi. Rozdział drugi, wersety pierwszy i czterdziesty szósty. A gdy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Codziennie też jednomyślnie trwali w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm pokarmzy wielką, radością i w prostocie serca. To rozdział czwarty, wersety dwudziesty czwarty i trzydziesty drugi Ci natomiast, gdy to usłyszeli, jednomyślnie wznieśli głos do Boga i powiedzieli: Władco, ty który uczyniłeś niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a urzeszy tych, którzy uwierzyli, było jedno serce i dusza i ani jeden nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Rozdział 5, werset 12. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I wszyscy jednomyślnie byli w krużganku Salomona. Rozdział 21 wersety od 10 do 15. A gdy przebywaliśmy tam przez dłuższy czas, przybył z Judei pewien prorok, imieniem Hagabos. Przyszedł on do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i powiedział: To mówi Duch Święty, mężczyznę, do którego należy ten pas. Tak zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce Pogan. A gdy to usłyszeliśmy, zaczęliśmy prosić zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy. Wtedy Paweł odpowiedział, co czynicie, płacząc i rozdzierając mi serce? Ja bowiem w Jerozolimie jestem gotów nie tylko być związany, ale i zabity dla imienia pana Jezusa. Nie mogąc go zaś przekonać, ucichliśmy i powiedzieliśmy: Niech się dzieje wola Pana. Po tym czasie zaś spakowaliśmy się i wyruszyliśmy do Jerozolimy. Rzymian rozdział piętnasty, wersety piąty i szósty: A Bóg wytrwałości i pociechy niech Wam sprawi, abyście byli jednej myśli względem siebie nawzajem, wzorem Chrystusa Jezusa, abyście jednomyślnie Jednymi ustami chwalili Boga i Ojca naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Drugi Korentów rozdział trzynasty werset 11 W końcu, bracia, radujcie się, bądźcie otwarci na pouczenie, na pomnienie, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z Wami. Filipensów rozdział pierwszy werset dwudziesty tylko postępujcie, jak przystało ludziom wolnym, w sposób godny Ewangelii Chrystusa, abym czy przyjdę i was zobaczę, czy nieobecny usłyszę, co się u was dzieje, wiedział, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc wspólnie w wierze Ewangelii. Rozdział trzeci werset osiemnasty. Wielu bowiem, o których często wam mówiłem.

Reprint numer 2753. Tekst manny na 12 czerwca. Lecz jedno, czy nie, Filipensów rozdział 3 werset 14, w tym przekładzie jest to werset 13. Pytania, czy dbam o to, by mój cel był jedynym moim celem? Jaki jest mój cel? Jak go okazuje? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.